Kochani, korzystając z tego, że mamy na podnośniku Q7, chciałem Wam przypomnieć jeden temat. Użyłem specjalnie słowa przypomnieć, bo zakładam, że tą informację techniczną posiadacie. Mianowicie, żeby zmienić klocki hamulcowe w tym wynalazku, trzeba zdemontować monoblok i klocki hamulcowe montujemy od wewnątrz. Przy czym wszyscy szukają nakładek tu, aby odkręcać zacisk tymi dwoma śrubami mocującymi. Moi drodzy, właśnie nota techniczna w grupie Waga mówi nie dotykać tego, nie wolno tych śrub odkręcać. Żeby ściągnąć zacisk, musimy odkręcić normalnie te dwie śruby, które mocują ten zacisk do zwrotnicy. W grupie Waga jest też identyczny zacisk, ale w systemach Porsche, w samochodach Porsche, gdzie te dwie śruby tak odkręcamy przy demontażu, ale wtedy mamy mocowanie i wystające uchwyty bezpośrednio ze zwrotnicy. Tam możemy odkręcać. W tym rozwiązaniu niestety nie odkręcamy. Dlatego tu są takie patentowe klucze, których wszyscy szukają. Nie odkręcajcie tego. Doprowadza to potem do pisków w układzie hamulcowym, niesymetrycznym zużywaniu się klocków hamulcowych. Same problemy. Oczywiście jest sposób, żeby to wycentrować, ale to zakładam, dacie sobie radę sami. Jak nie, to zadzwońcie do nas na Chodlinie. Przybliżymy Wam, jak spróbować to przywrócić do ustawień fabrycznych. Dzięki.